Raz, widzę, dobra, nagrywa! Nagrywa, mikrofon mi działa! Jeszcze przez chwilę, więc mogę dla was nagrać Q&A! Witam was dzisiaj w tym pięknym, cudownym dniu na odcinku Q&A. To dzięki wam, dzięki waszym pytaniom ten odcinek się dzisiaj odbędzie. Dzień dobry i zapraszam. Na początku chciałbym napomknąć, że niedługo idę na szlak i potrzebuję waszej pomocy. Tutaj macie opcję wsparcia. Jak ktoś chce mi dać na przysłowiową kawę, zbieram na kamerę, która się nie psuje. Na pewno się nie psuje tak szybko jak ta. I ma obracany ekran i ogólnie to możecie tam wesprzeć. A zaczynamy sobie Q&A. VZK. Z Holandią wiążesz dłuższe plany, czy planujesz za jakiś czas zostać w Polsce? Planuję zwiedzać świat. Z Holandią nie planuję dłuższych planów, ale w Polsce chciałbym zobaczyć co niecoś, zobaczyć i zwiedzić Polskę w miarę. Jak już Polskę jest w miarę na poziomie wystarczającym dla mnie, no to będę zmieniał państwo na inne. Zobaczymy, żeby turystycznie pozwiedzać. Na co zwrócić uwagę jadąc pierwszy raz do Holandii? Na co zwrócić uwagę jadąc pierwszy raz do Holandii? Na to, czy zabraliście wszystko ze sobą, na to, co oferuje agencja pracy, jeżeli chcecie tutaj na agencyjne pójść, to jest ważne. A najważniejsze, to zwróćcie uwagę na rowerzystów, bo oni są wszędzie. Ja jestem rowerzystą, też jestem kierowcą, ale tu są rowerzyści wszędzie, więc zwracajcie uwagę, bo jak kogoś potrącicie, to będzie niezły problem. Planujesz kiedyś wyprawę na jakiś szczyt górski zimą? Czy planuję? Planuję! Na ten szczyt będę prawdopodobnie, jak się wszystko uda, jeszcze szedł przed czerwcem, przed szlakiem długodystansowym. Są to rysy. Bo na szlaku długodystansowym będę się mierzył przez parę dni ze szczytami powyżej 2500 metrów nad ziemią, więc warto by było sobie chociaż raz w życiu zobaczyć, jak taka wysokość wygląda. Tak, ja się porywam z motyką na słońce co do tego szlaku, ale robię to na własną odpowiedzialność i staram się przygotować. A zimą chcę właśnie wchodzić na rysy, bo to jest chyba jeden z trudniejszych takich w Polsce, no najtrudniejszy taki szlak na zimę, ale jeżeli chodzi o te takie europejskie, to warto zacząć po prostu od rysów, wiecie, dobrze się przygotować tam. Ale no przed nimi to będę na mniejsze górki zimą wchodził, żeby też się przygotować do rysów, wiecie, zimą, bo zimą nie wchodzi się wcale tak łatwo. Co takiego jest w Holandii, że wybrałeś ten kraj w celach zarobkowych, a nie na przykład Niemcy? Wybrałem dlatego, że tutaj jest bardzo dużo prac magazynowych. Tutaj macie, no możecie napisać do jakiejkolwiek agencji, bo jest ich dużo i oni wam szukają pracy. Czasami się zdarza, że agencja nie ma pracy czy coś, ale jest wiele magazynów, jest wiele produkcji, jest wiele jakichś zbiorów pieczarek, roślinek, czegokolwiek i jesteście w stanie po prostu znaleźć szybko pracę. Wystarczy 1, 2, 3 dni i macie tą pracę. Dlatego tak, bo tutaj mogłem szybko znaleźć pracę. I chciałem wam pokazać w Holandii, jak to wygląda życie, a w Niemczech już byłem. Lecimy dalej. Google Plus suck my... Jak sobie poradzić z agencjami i firmami, które usiłują wykorzystywać stres interview jako element rekrutacji? Zawziąć się, gadać, czy nie dać sobie wleźć na łeb? Ja bym rozmawiał, podejść do tego luźno. Jak ktoś wam zaczyna coś takiego odwalać na rozmowie rekrutacyjnej, to dla was jest informacja, czy się nadajecie do tej pracy, czy nie. Jeżeli wam uważacie, że źle poszło, no to się nie pchajcie w to, bo będziecie mieli dużo bardzo stresu, który na was odpowiednio nie będzie wpływał. Co oznacza, że stracicie tylko dużo nerwów w tej pracy, ale zawsze warto spróbować. Jest to nowe doświadczenie, jak każdemu mówię. Próbujcie nowych doświadczeń, bo to jest chyba jedna z ważniejszych rzeczy w życiu. Nowe rzeczy, jeżeli macie hobby i fajnie jest, to próbujcie czegoś innego też po trochu. Kawałeczek, może coś jeszcze wam wpadnie, co naprawdę będzie w porządku. Hycelbem, co sądzisz o pracy na wózku widłowym w Holandii? Czy jest to lekka praca i czy łatwo się jej nauczyć? Praca jest fajna, bardzo lekka i bardzo często agencje, firmy, w których pracujecie, sami wam oferują taki kurs, żeby zrobić na wózki widłowe. Siedzicie sobie, jeździcie, przekładacie paletę z półki na półkę, przywozicie, odwozicie, praca też ze skanerem, więc fajna siedząca robota i łatwo jej się nauczyć. Jeżeli macie prawo jazdy, to też jak autem. Też będziecie potrafili jeździć, chociaż nie jeździ się tak samo jak autem. No i trzeba zwrócić uwagę, bo dookoła naprawdę są ludzie, jeździcie wokół tych ludzi, wokół półek, ale warto się nauczyć, bo praca jest z pewnością więcej płatna, no i lżejsza niż jakbyście mieli rzucać jakimiś icepakami po 25-30 kg. Lecimy dalej! This is us. Mógłbyś coś opowiedzieć o sobie? Jaką szkołę średnią skończyłeś? Czy studiowałeś? W jakim zawodzie pracowałeś w Polsce? Jak to się stało, że znalazłeś się w Holandii? I czemu tak opóźnienie z filmami? Dobra, no to powiem coś o sobie. Jestem Kacper Liwerski. Nagrywam na YouTubie. Skończyłem szkołę średnią technik, hotelarz. Czy nie studiowałem? W jakim zawodzie pracowałeś? W Polsce, na magazynach, produkcjach, jakieś takie, wiecie, takie czterobrygadowe systemy pracy, żeby zarobić i zarobić, żeby zrobić dużo godzin. Kiedyś nawet, chyba z 6 lat temu, potrafiłem 7,5 tysiąca brutto wyjść za sporą ilość godzin. No i właśnie mikrofon mi padł. Lecimy dalej. Maciek Potocki, jeśli mógłbyś spełnić jedno swoje życzenie, to co to by było? Miałem parę życzeń i chciałbym je wszystkie spełnić, ale takie jedno z najważniejszych to chciałbym nagrywać dla was na YouTubie, podróżować i móc zarabiać, żeby dalej podróżować, żeby wam więcej pokazywać, bo bardzo to lubię. No i chcę spełniać swoje po prostu marzenia, to jest takie, wiecie... Spełnij swoje marzenia, to jest podstawa. Wy też spełniajcie swoje marzenia. Jeżeli coś chcecie zrobić, to zróbcie to teraz. Najgorszy jest ten pierwszy krok, ale warto go zrobić. Chcecie zacząć biegać, przebiec maraton? Zacznijcie biegać kilometr. Chcecie nagrywać na YouTubie? Kupcie sobie telefon albo kamerę z mikrofonem dobrym. Pamiętajcie, bo ten mikrofon, znaczy wejście mikrofonowe jest zwalnięte. Co jeszcze? Chciałbym przejść ziemię dookoła, ale to na to jest parę milionów złotych, 15 lat trzeba by było to gdzieś robić, więc no nie mam tyle pieniędzy, żeby to zrobić. Takim kolejnym marzeniem to jest mieć busa takiego dużego i w nim podróżować, dla was nagrywać. No i jeszcze parę szlaków i tripów chciałbym zrobić w międzyczasie. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Więc są jakieś tam marzenia moje, mam, więc lecimy dalej z kolejnym pytaniem. Milo, siemanko, z tego co kojarzę, to jesteś teraz we Wro. Masz może ochotę złapać się na browar? No ja nie jestem we Wrocławiu, te filmy są do tyłu po to, żebyście na szlaku, jak będę chodził, żebyście mieli co oglądać. Co tydzień jest jeden odcinek w sobotę od ponad roku, więc staram się utrzymywać to, że jest ten jeden filmik. Może w przyszłości będzie więcej filmów, a ze szlaku, jak wszystkie poskładam, to będzie jeden za drugim. Będziecie mieli codziennie odcinek, jak się wszystko dobrze uda, jak uda mi się tą kamerę naprawić, chociaż szkoda, że nie idę już z nową. Kolejne pytanie. Skinny Pig, odzywał się do ciebie ktoś z Otto odnośnie twoich filmów? I to jest dobre pytanie. Właśnie... Na szczęście nie, ja wiem, że oni oglądają, pewnie lubią, dlatego do mnie się nic nie przyczepili. Pozdrawiam was w Otto, jeżeli to oglądacie. Podejdźcie do mnie, powiedzcie: Kacper, zarąbistą robotę robisz, oby tak dalej, jest fajnie, to ogląda się, super. No ale wiem na pewno, że wiedzą, że nagrywam, z tego względu, że już parę osób przy mnie nawet powiedziało tak głupio: to on nagrywa, on jest znanym youtuberem, nagrywa Holandię pracy od to wszystkim, takie: po co ty to mówiłeś? Ja nie chciałem, żeby ktokolwiek wiedział. No ale bywa i tak, że ktoś przy was coś takiego powie. Lecimy dalej. 8. Don Alan 27. Czy zamierzasz otworzyć swój biznes pod franczyzną, na przykład Bafra, Kebab albo Stawa? Nie, nie zamierzam. Kiedyś myślałem nad żabką, ale żabki się wygryzają. Może kiedyś bym sobie otworzył food trucka. Albo bym chciał zrobić coś na zasadzie takiego food trucka po prostu. Jeżeli nie, to chciałbym na pewno zrobić swoją grupę turystyczną, na przykład taką szlaki z Kacprem i sobie będziemy mogli razem chodzić albo coś, albo nie wiem, podróże z Kacprem, coś takiego. Fajnie by było po prostu stworzyć fajną ekipę, która sobie gdzieś tam wychodzi na dwór. Ale coś, jeżeli chodzi o biznes, no to póki co nie myślałem. Staram się spełniać marzenia i to jest takie... Ej, to jest takie we mnie. Ja chcę spełnić swoje marzenia, chcę podróżować, chcę z wami się tym dzielić i to jest najważniejsze. I chcę, żeby ten kanał był taki po prostu luźny, żeby był prawdziwy. Pokazanie to tego, jak wygląda i tyle. No. Dalej lecimy. Lufen-Machen. Dużo się mówi, że po dłuższej pracy w Holandii, Niemczech na spokojnie idzie zatrudnić się na własną rękę po prostu u pracodawcy. Nie myślałeś o tym, czy może nie jest to jednak takie proste, bo staż już masz. Myślałem o tym, ale ja nie chcę, jest to proste. Wystarczy, wiecie co zrobić? Zdradzę wam sekret. Co zrobić, żeby dostać kontrakt? Wystarczy za***ć i pokazywać, że się chce. Wychodzić z własną inicjatywą w pracy. I nie stać, nie gadać, tylko robić. Nawet jak macie z miotłą chodzić i zamiatać, no to robić, nie stać. I nie patrzeć w telefon. Nie słuchać muzyki. Jeszcze wielu rzeczy nie robić, ale najważniejsze to jest ta własna inicjatywa i robienie wszystkiego. Nawet jakbyście mieli po trochu to robić, ale wszystkiego z własnej inicjatywy. Ale oczywiście mądrze to robić. A nie, że wy pozamiatacie w jednym kącie i z drugą inicjatywą będzie pozamiatanie w drugim kącie. Musicie chcieć po prostu i zasuwać. To jest... tak się dostaje kontrakt, przynajmniej w Holandii. Spokojnie, można się zatrudnić u pracodawcy, można. Lecimy dalej. Andromalius, opowiedz, co zamierzasz w przyszłości robić i wrzucać tutaj. Wrzucać tutaj będę rzeczy podróżnicze. Ale nie tak jak wy myślicie, że będę sobie chodził po szlaku i jak pokazywał, jak sobie przychodzę z jednego do drugiego punktu. Takie coś będzie bardzo rzadko. Bardziej biorę kamerę. Siema, jestem tutaj na tych górkach, tyle przyszedłem, tutaj poszedłem, tam zjadłem fajne, dobre jedzenie, jakby ktoś chciał. Chciałbym wam polecać coś w podróży, chciałbym wam pokazywać coś w tym świecie, jak wygląda moje życie, jak wygląda to, co robię, wszystko dookoła, bo czemu nie? Jakby spoko, lubię coś takiego robić i chcę, żeby to było prawdziwe. Pokazanie z takiej typowo z kamery, z ręki, jak to wszystko wygląda. To jest taki dziennik, duży dziennik albo pamiętnik, to nazwijmy, ten mój kanał i tak to robię, bo mi się to podoba po prostu. To jest najlepiej mi robić, bo ja później wiem, jak to montować, robię to po swojemu i bardzo to mi się podoba, ten montaż tego wszystkiego. Ja widzę co, gdzie i jaka, jakbym miał tak każde ujęcie kręcić, żeby to było piękne, ustabilizowane i coś, no to nie miałoby sensu, ustalmy, to są vlogi. To jest kanał podróżniczo-vlogowy, lifestyle'owy, gdzie po prostu coś telepie, ten dźwięk przynajmniej, żeby był lepszy, ale jak coś telepie, to spoko. To jest vlog, to jest nagrywane z ręki. Chociaż kamerą lepszą to też mógłbym wam spowolnienia robić. To będzie vlogowo-podróżniczo-lifestyle'owy kanał. Także zostańcie ze mną, będziemy chodzili po górkach, będziemy sobie jeździli rowerem w przyszłości. Gdzieś dalszą podróż rowerem planuję ponad 1000 km, a może nawet do 10 tysięcy. Zobaczymy, jak wszystko wyjdzie. Więc zostańcie ze mną. Lecimy dalej. Szoku. Jakiś piór, że tak komfortowo to wygląda przy takiej temperaturze. Ogólnie ja chętnie bym posłuchał o sprzęcie, jaki na taki jednodniowy wypad zabrałeś. Oj, tam było chyba -2 albo 0, nie pamiętam dokładnie, ale to jest śpiwór Cumulusa Panjama 600, specjalnie modyfikowany, dodawany puch, to jest puchowy śpiwór, więc on jest na -10, gdzieś około, komfortowo. Kupiłem taki, no to jest ten śpiwór. O, sorry za potrzęsienie. Ja śpię pod nim, tutaj tutaj w Holandii pod nim śpię, bo jestem zdania tego, że wolę się spakować tak w jeden plecak, że w razie czego będę musiał zmieniać agencję pracy, to od razu zmienię. Śpiwór trochę kosztował, ale to teraz nie o pieniądzach i o sprzęcie innym razem, ale nagram dla was taki odcinek, że na ten szlak długodystansowy, co zabrałem ze sobą i będę go nagrywał gdzieś przed wyjazdem, gdzieś koniec maja. Będziecie wiedzieli, co ze sobą zabrałem na 5 miesięcy, bo już mam całą prawie listę zrobioną. Powinien jeszcze aktualizować. Będzie. A to, co o jednodniowym sprzęcie, to bardziej na tej zasadzie, że ja testuję, co mi się sprawdza, żeby później usunąć to, co mi się nie sprawdza. Lecimy dalej. 12. Nie polecam. Siemasz. 15 stycznia to firmy pokazuje z takim opóźnieniem, to już pewne. W Holandii dawno siedzisz? Pozdram. No już w Holandii siedzę parę lat, tylko ja tu przyjeżdżam sobie na zimę, na jakiś czas, zmieniam na przykład firmy, zmieniam państwa, na przykład Otto w Niemczech byłem na projekcie. Tutaj 3 lata temu pierwszy raz przyjechałem. No, więc co do tych filmów, to tak jak mówiłem wcześniej, z opóźnieniem, żebyście mieli co oglądać, jak ja będę na szlaku, bo wstawiam regularnie odcinki od ponad roku. W każdą sobotę się o 14 pokazuje odcinek. Planowałem go przenieść na niedzielę na godzinę 17, ale od roku co tydzień są odcinki, zawsze w sobotę, więc możecie wchodzić, oglądać, przecież zawsze dodaję i dlatego takie opóźnienia. Następne pytanie, Kropla, kiedy geocaching? O, ten geocaching już mnie parę osób pytało, słuchajcie. No i myślałem, żeby nagrać jeszcze taki geocaching. Jak będziecie chcieli, to nagram, ale tych odcinków nie pojawi się jakaś seria. Zrobię taki po prostu wypad vlogowy na geocaching. Może ktoś z was nie wie co to jest, to się dowie, więc to będzie dosyć spoko. Tylko jakby muszę kamerę teraz wysłać do naprawy. Ja teraz, że mnie w ogóle słyszycie, to jest spowodowane tym, że jakoś mi się udało tam ustawić mikrofon, że jedno przekręcenie leciutkie albo dotknięcie i on się odłącza i mam duży problem. Dlatego jak potrząsłem przed tą kamerą, to się bałem, że się wyłączył, aż patrzyłem, czy się nie wyłączył. A geocaching będzie, ale to będą takie odcinki, co jakiś czas takie dodatkowe vlogowe. Wszystko co będzie, to będzie takie vlogowe. I tyle, bo mi się najlepiej to nagrywa. Lubię taki styl nagrywania po prostu. Bo to jest pokazanie tego, co ja robię, tak po prostu, tak o, tak wiecie, biorę kamerę i idę. Dalej, lecimy. Emilson.pl. Jak wyglądają stawki wiekowe? Są liczone rocznikowo, czy załóżmy, muszę ukończyć dany wiek? Nie. Jakbyś musiał ukończyć dany wiek, to byś miał, powiedzmy, jak zaczyna się tam chyba w 16 roku życia wiekówka, czegoś tak, byś miał 8 euro i dopiero w 21 roku życia byś miał 14 czy tam 12 euro? Nie. Co roku od 16 do 21 roku schodkami więcej zarabiasz, prawda? Więc no, stawka przy 18 roku życia wygląda gdzieś z 8 na godzinę, a przy 21 12, więc to jest duża różnica. Więc liczone rocznikowo. Lecimy dalej. Ostatnie pytanie. Łukasz Sulima. Hej, co to znaczy, że musisz dać znać w aplikacji MyOtto, że jesteś na lokacji, że jesteś gotowy do pracy? W której zakładce trzeba to zobaczyć, zaznaczyć? Dzięki, pozdrawiam. To jest tak, że jak jesteście po urlopie albo jesteście jeszcze przed rozpoczęciem pierwszej pracy, no to na aplikacji Otto, na stronie głównej dostajecie informacje. Jeżeli jesteś już dostępny do pracy, to tam zaznacz i tam wyślij, żeby cię zaplanowali, że już jesteś w Holandii albo że na następny dzień już dotrzesz do pracy. To jest na stronie głównej, tam taką informację dostajecie. Więc pamiętajcie, żeby to kliknąć, bo inaczej was nie zaplanują do pracy. Jak jesteście po urlopie albo jesteście nowi na agencji. Także to by było na tyle, 15 pytań. Słuchajcie, jak ktoś chce mnie wesprzeć, to tutaj możecie na kamerę mi się dołożyć. No i będę bardzo wdzięczny. Tam macie wesprzyj, coś takiego. Zbieram na drogą kamerę. No, także to będzie na tyle dzisiaj. Dzięki wielkie, że byliście chętni zadać mi te wszystkie pytania. Widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że już mikrofon nie będzie mi świrował, bo do czerwca go muszę naprawić, bo bez kamery się nie ruszę na szlak, więc będę wysyłał, będę się starał o to, żeby mi wzięli na gwarancję, bo miałem przedłużoną. Zobaczymy, czy to wypali. No i do zobaczenia, moi drodzy, kochani widzowie, do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć!